cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Mój wagon to wagon 8, czyli ostatni. Za chwilkę odjedzie. Dzień dobry, cześć i czołem. Jesteśmy na dworcu w Tychach, a dzisiaj wybieramy się do Bielska-Białej na krótki wypad. Dawno tam nie byłem. No i zobaczymy, co na tym dworcu słychać. A na tyskim dworcu na służbę czeka EU45 Eurosprinter. Jeszcze go tutaj nie widziałem. Taka ciekawostka. No to czekamy na nasz pociąg. Pojedziemy sobie dzisiaj Intercity Daszyńskim. Czas przejazdu to jakieś około 40 minut, 35 chyba. I zapraszam Was na film. A na stacji w Tychach wjeżdża kibelek z kierunku Tychy lodowisko na Katowice. EN71 AKS. Zbliża się Intercity Daszyński, leci z Warszawy Wschodniej. ED160-030 i wsiadamy. Mój wagon to wagon 8, czyli ostatni. Jeszcze nigdy nie jechałem ED160, ale pierwsze wrażenie bardzo pozytywne. Jak widzicie na załączonym obrazku, po lewej stronie nie ma torów, stały zwinięte. Jest tutaj przebudowa magistrali kolejowej E65, także pociągi poruszają się tylko po jednym torze. Po lewej stronie widzimy drogę krajową numer 1. W godzinach szczytu tragedia, jest ciężko tędy przejechać, lepiej przejechać się pociągiem, szybciej, przyjemniej i na spokojnie.
właśnie stację Goczałkowice Zdrój. Piękny dworzec, świeżo po remoncie, także zapraszam, jeżeli ktoś jest zainteresowany. A tu nam się odkrywają stawy goczałkowickie po lewej i prawej stronie. Świetny widok, naprawdę. Warto się tędy przejechać albo być po tej drugiej stronie pociągu. Też jest świetny widok. Właśnie w tym momencie przejeżdżamy mostem nad rzeką Wisłą. Kiedyś nagrywałem tu odcinek, więc jeżeli chcecie, to wpadajcie gdzieś do tyłu. Znajdziecie go na pewno. Całkiem przyjemnie. Wygodne siedzenia, miejsca średnio, jak dla mnie, dla wysokiego, ale ogólnie całkiem ok. Wagon ze strefą ciszy. Super. Jeżeli ktoś nie lubi hałasów, rozmów i jakiejś tam muzyki, to gorąco zapraszam do takiego wagonu. Dobrze, wysiadamy. Jesteśmy w Bielsku Białej. I zobaczymy, co tutaj na tym dworcu się dzieje. Intercity Daszyński zakończył swój bieg, więc za niedługo będzie odstawiony na bocznicę. Także poczekamy na jego odjazd. I odjeżdża Daczyński.
a na stację w Bielsku-Białej wjeżdża Elf relacji z Wartoń-Katowice. W międzyczasie zejdziemy sobie na peron trzeci, zobaczymy, cóż to tutaj stoi. A na peronie trzecim ED72013. Pociąg na Kraków Główny, odjazd 11:48. W Tychach takiego pociągu nie uświadczę. Edki nie jeżdżą. I Elf relacji z Wartoń-Katowice wjeżdża ze stacji w Bielsku-Białej. Tutaj mamy w pełnej okazałości budynek dworca w Bielsku-Białej. Później sobie tam podejdziemy, obejrzymy co i jak. Powiem wam, pogoda dzisiaj dopisuje. Jest chyba z 11-12 stopni. Aż mam ochotę ściągnąć kurtkę. No ale nie szalejmy, jest końcówka grudnia. Tutaj na bocznicy mamy podbijarkę rozjazdów. A w naszą stronę zbliża się Drezynka. Nie ma, że wszyscy między świętami mają wolne, ktoś pracować musi. Na tym kończymy dzisiejszy film, a kolejny odcinek z Bielska-Białej już niedługo. Zapraszam was serdecznie.